Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w nowym vlogu i witam was w sobotę. W końcu mamy weekend, ja na sobie mam dzisiaj tą bluzę z Oxfordu, powiem wam, że uwielbiam ją i jest naprawdę świetnej jakości. Ten materiał jest naprawdę przyjemny, taki grubszy, no i piorę ją i jest cały czas w bardzo dobrym stanie. No i lubię też w niej chodzić, bo ma ładny kolor tego szarego i ten napis jest śliczny. Na początku mówiłam wam, że chciałam wybrać inną, ale Kuba zwrócił uwagę, że jest jeszcze taka jaśniejsza szara i to zdecydowanie bardziej mi się podobało. No i dostaję czasami pytania, gdzie kupiłam tę bluzę? W Oxfordzie. Po prostu w Oxfordzie, w Anglii, jak byliśmy teraz na wycieczce w Londynie, to zrobiliśmy sobie też wycieczkę jednodniową do Oxfordu, którą bardzo wam polecam. Super miasto i ja bym chętnie kiedyś tak przy okazji jeszcze wróciła albo zobaczyła jakieś inne miasta w Anglii. No i tam właśnie mają. Są lepszej i gorszej jakości. Ta jest naprawdę lepszej jakości i to widać i czuć. I tak my się zbieramy. Mieliśmy dzisiaj od rana jechać wcześniej na spacer. No i te plany legły w gruzach. Już wczoraj w sumie wieczorem, jak sprawdziliśmy pogodę, okazało się, że się zmieniła. Miało być dzisiaj i jutro pełne słońce w sumie w połowie tygodnia, jak patrzyłam, tak zapowiadali, ale wczoraj się to już zmieniło i dzisiaj są od rana chmury. Jutro niby ma być słońce za chmurką, więc stwierdziliśmy, że jutro spróbujemy jakiś taki fajny spacer, może w Gdyni, może w Sopocie, nie wiem, zobaczymy. A dzisiaj jedziemy do Gdyni, ale jedziemy do Kuby siostry, jedziemy ją odwiedzić. Przy okazji coś tam, Kuba ma pomóc też z komputerem, bo kupiła sobie nowego laptopa, więc jedziemy na kawkę czy herbatkę. Może jeszcze gdzieś pójdziemy w Gdyni, natomiast wiecie, no nie ma niestety słoneczka, więc to mnie zasmuciło, bo naprawdę liczyłam na to, że wiecie, będzie taki weekend słoneczny, no ale niestety musimy jeszcze trochę poczekać na pełną wiosnę i na słońce. Może dzisiaj zmienię też plakaty, bo chciałabym już troszeczkę wiosny wprowadzić do mieszkania, więc tak, zróbcie sobie kawę, herbatę i zapraszam was do oglądania. I chciałam wam jeszcze dać znać, że jak to oglądacie, to od wczoraj do 14 marca na Instagramie trwa konkurs organizowany przez Fizjożel z okazji Dnia Kobiet i do wygrania są naprawdę super nagrody, bo między innymi mam tutaj przygotowane mój ulubiony krem intensywny. Wiecie, że uwielbiam, polecałam go wam już nieraz. Jest to krem, który ma niesamowitą formułę i odżywia, nawilża nawet bardzo przesuszoną skórę. Ja go uwielbiam, stosuję i na noc, i na dzień i to jest już moje chyba jakieś, nie wiem, czwarte opakowanie. Jak się kończy, to kupuję następny, a tutaj już się kończy, zawsze jeszcze też przecinam opakowanie, żeby wydobyć resztki. Do tego rewelacyjny balsam do ciała. O tym też już wam ostatnio mówiłam w filmie walentynkowym, gdzie polecałam wam moje dwa ulubione balsamy. Ten u mnie naprawdę się świetnie sprawdził. Jest to balsam do skóry suchej i wrażliwej. On uratował moją bardzo przesuszoną skórę i to, co jest najfajniejsze, daje intensywne nawilżenie bez konieczności długiego wchłaniania. W sensie bardzo szybko się wchłania i to mnie przekonuje w balsamowaniu całego ciała. Wszystkie informacje co do konkursu macie w opisie pod filmem, możecie też zerknąć na mojego Instagrama, gdzie jest właśnie taka nasza współtworzona rolka i tam możecie brać udział w konkursie. Także zapraszam was serdecznie, bo możecie wygrać naprawdę bardzo dobre kosmetyki, a ten krem jest takim moim naprawdę niezbędnikiem, więc polecam wziąć udział i przetestować na własnej skórze. My już wróciliśmy, strasznie zmarzłam, ale zrobiłam już sobie herbatę, przebrałam się w dresy i biorę się za
porządki w toaletce, no bo nagrywam Wam do wyzwania porządkowego na Instagram, także za chwilę biorę się tutaj za przetarcie wszystkiego, mycie pędzli i tak dalej. I myślę, że pójdzie sprawnie, bo nie jest to, wiecie, jakieś czasochłonne zadanie, też nie mam tych kosmetyków aż tak dużo, więc pójdzie sprawnie. Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie kolejnego dnia w niedzielę. Ja dzisiaj, jak widzicie, mam taki no make-up day, ale lubię w niedzielę czasami sobie zrobić właśnie taki dzień bez makijażu, z pielęgnacją. Ja ogólnie lubię się malować, ale myślę, że w weekend fajnie jest też czasami, żeby ta skóra sobie odpoczęła. I tak, porządki do wyzwania zrobione. Już tutaj odpalony olejek eteryczny Neroli. O, to jest ten olejek i on ma takie nuty kwiatowe, naprawdę fajne, takie cytrusowo w sumie kwiatowe. I działa tak fajnie odprężająco, no i daje ładny zapach w pomieszczeniu, po tutaj wyczyszczeniu wszystkiego, plus właśnie dyfuzora, bo już było naprawdę sporo kamienia tutaj z zewnątrz, wiecie, jak to tutaj delikatnie ta woda opada, to się tutaj osadził, wyglądało jak kurz, a okazało się, że to kamień, no i w środku tam, więc wszystko kwaskiem cytrynowym wyczyściłam. Zrobiłam sobie też herbatę i stwierdziłam, że idę za ciosem i wczoraj Wam już troszeczkę wspominałam i zmienię dzisiaj już plakaty i pościel na taki wiosenniejszy już bardziej akcent, więc idę zaraz wyciągnąć te wiosenne plakaty, żegnamy ośnieżone tutaj iglaste drzewka i tutaj plakaty z taką zimową scenerią, a witamy więcej koloru. Dzisiaj rano sobie trochę czytałam książkę, a później zaczęłam przeglądać różne wyjazdy, bo mi to, słuchajcie, po prostu sprawia przyjemność, poprzeglądać sobie różne kierunki podróży, co tam można zobaczyć, ile wyjazd na przykład w danym kierunku kosztuje, żeby też, wiecie, się zorientować, jeśli to są jakieś dalsze kierunki, jaka to jest kwota, tak? Czy mówimy o, nie wiem, 5, 6, 7 tysiącach złotych więcej? Bateria się rozładowała, ale chodziło mi o to, że wiecie, różne mogą być ceny takich dalszych podróży, w zależności od tego, czy macie tylko objazd, czy objazd plus wypoczynek, więc ja, mając już z tyłu głowy, że jakieś miejsca w najbliższych latach chciałabym zobaczyć, to wiecie, sobie wchodzę od czasu do czasu w plany tych wycieczek. Jak to wygląda, jaki jest przelot, co się zwiedza na miejscu, ile to kosztuje. I dzisiaj weszłam, tak jak każdego innego dnia, kiedy coś tam sobie przeglądam i temat został na tyle podchwycony, że prawdopodobnie Kuba sobie wpisze urlop jutro w pracy. Bardzo możliwe, że ta podróż jeszcze na koniec tego roku się wydarzy, bo też termin nam bardzo pasuje. Jest jeszcze czas, żeby, wiecie, podkładać pieniądze, no bo mamy dopiero, chciałam powiedzieć luty, no już jest marzec, ale jeszcze trochę czasu jest, żeby te pieniądze podkładać. Ja sobie jestem z tego miejsca niesamowicie wdzięczna za to, że sobie regularnie co miesiąc odkładam pieniądze na podróże. Zresztą widzicie pewnie w Monthly Reset, że ja mam co miesiąc taki podpunkt odłożyć pieniądze na cel podróże, bo mam w banku właśnie ustawiony jakby oprócz jakiegoś konta oszczędnościowego cel podróże i tam sobie przelewam co miesiąc konkretną kwotę i potem właśnie jak przyjdzie do jakiegoś wyjazdu, to mogę, ale nie muszę z tego skorzystać. Jeszcze z tego nie korzystałam, bo przy ostatnich jakichś tam wyjazdach jesienią i tak dalej wiedziałam, że mam te pieniądze, które mogę wykorzystać i stwierdziłam, że zostawię tą pulę właśnie na jakiś inny, może dalszy wyjazd i oczywiście nie przestaję odkładać, będę dalej tam przelewać, ale stwierdziłam, że zrobię sobie osobny cel na ten konkretny wyjazd i będę tam co miesiąc odkładać, a ten drugi cel to jest na ogólne podróże, będę zbierać dalej na jeszcze kolejne, może coś w tym roku już właśnie wykorzystamy, bo już jeden wyjazd mamy zarezerwowany, więc bardzo możliwe, że lada dzień zrobimy rezerwację no właśnie tego dalszego kierunku, także jeśli Kuba pójdzie jutro do pracy i się okaże, że może wtedy sobie wpisać urlop, to prawdopodobnie sobie już ten wyjazd zarezerwujemy. Ja sobie jeszcze lubię zawsze dać tak 2 dni na zastanowienie się, czy na pewno ten termin i tak dalej, ale nie ukrywam, że niesamowicie się cieszę, bo bardzo chciałam polecieć gdzieś dalej. Wiecie, nie tylko takie wycieczki w Europie, no a wiadomo, że to trzeba planować z dużo większym wyprzedzeniem, więc tak, odkładajcie sobie, słuchajcie, na podróże, bo czasami po prostu przychodzi taki moment, kiedy stwierdzacie, ok, chcę jechać na jakiś wyjazd i jeśli to jest gdzieś tam bliżej, nie taki duży nakład finansowy, no to nie trzeba aż tyle pieniędzy odkładać, ale warto mieć z tyłu głowy, że nie wiem, za rok, czy za 2, 3 lata chcecie pojechać gdzieś, gdzie no po prostu, nie wiem, są drogie loty, po prostu jest to droższy kierunek, nie wiem, dużo ludzi marzy o podróży do Stanów, no to wszystko wymaga pieniędzy, więc warto myśleć o sobie w przyszłości, że będziecie sobie wdzięczni za odkładanie pieniędzy wcześniej, nawet jeśli to nie są wielkie
niewielkie sumy, to tak regularnie, co miesiąc sobie odkładać, zrobić właśnie cel w banku i opisać go konkretnym kierunkiem i wtedy robić tam sobie przelewy. Nie jest to też tak odczuwalne wtedy, tak wiecie, w budżecie, tak jakbyście na koniec mieli sobie tyle pieniędzy z konta zabrać. No, także taka krótka dygresja, bo nie spodziewałam się, że dzisiaj pojawi się właściwie konkretny termin naszej jakiejś kolejnej podróży, a w sumie taki się pojawił, a ja biorę się za to zmienianie plakatów i pościeli, także idę wyciągnąć plakaty, pościel już mam tutaj uszykowaną do wypracowania i zmieniamy zimę na wiosnę. Pościel zmieniona, plakaty założone i w końcu ta sypialnia wygląda tak jak powinna. Jednak w tym wydaniu chyba najbardziej lubię, wiecie, te kolory i tak dalej. Rok temu właśnie jak robiliśmy metamorfozę, to te plakaty właśnie tutaj dopasowałam kolorystycznie. Te dwa duże i trzy małe, także zostawię Wam linki do tych plakatów razem z nazwami, jeśli ktoś chciałby sobie, nie wiem, zrobić podobną kompozycję albo któryś plakat Wam się spodobał. Pościel to White Pocket, mój ulubiony zestaw pościeli, najlepszy materiał do spania, prasuje się rewelacyjnie, a z tyłu są poduszki z innego zestawu z IKEA, tak samo jak i prześcieradło, pasuje kolorystycznie, więc tak wiecie, zakładam, żeby, mogłabym też białe założyć, ale stwierdziłam, że te zielone będą pasowały z prześcieradłem do zielonych szafeczek i ścian. Także naprawdę uwielbiam sypialnię po metamorfozie i w tym wydaniu z zielonymi akcentami. I w sumie na tym plakacie są takie lekko kolorowe. Uwielbiam ją najbardziej. Także świeżutka pościel, uwielbiam. Sypialnia się tutaj wietrzy, okno uchylone, w dyfuzorze dalej oleje. I tak, można iść sobie zrobić jakąś popołudniową kawę czy herbatę i coś obejrzeć. Dzień dobry, witam się z Wami już w poniedziałek. Troszeczkę przedłużam tego vloga i chciałam Wam pokazać, co mi przyszło, bo mam paczkę do otworzenia i zrobić porządki w hybrydach. Mówiłam Wam ostatnio, że chciałabym to zorganizować, zrobić też przegląd tych lakierów, bo mam sporo takich, które leżały już po prostu latami i wiecie, wyglądają ok, ale pod lampą mogą już się tak dobrze nie utwardzić na przykład, więc chciałabym zrobić taki, wiecie, konkretny przegląd tego, co mam i dodatkowo posegregować to w nowym kuferku. Zobaczymy, czy on w ogóle będzie dobry, a właśnie to mi przyszło, bo właśnie sobie zamówiłam z Neonail kuferek, który mieściłby, no zobaczymy właśnie, czy wszystko, czy większość tych rzeczy do robienia paznokci i wiecie, mogłabym sobie wyciągnąć to, postawić tutaj na stole i mieć wszystko tak uporządkowane, a teraz mam wrzucone do starego pudełka po zestawie od hybryd, także wiecie, stwierdziłam, że najwyższa pora zrobić z tym porządek, więc już Wam pokazuję, jak wygląda ten kuferek. Tutaj mam już paczkę, no i większość zajmuje właśnie kuferek, bo poza tym zamówiłam chyba tylko top i bazę. Okej, zdjęłam folię i tak się prezentuje, słuchajcie, ten kuferek czarny, bez jakichś, wiecie, zbędnych dodatków. To jest rozmiar M, był jeszcze S i L, ale stwierdziłam, że S-ka może być za mała, a L-ka już za duża, niepotrzebne mi jakby tak duże opakowanie. O, dzień dobry, widzę, że jest Pani zainteresowana. Więc tak, otwieramy, pewnie w środku są te rzeczy, które kupiłam. Tutaj są właśnie rzeczy, które zamówiłam i tutaj mamy jakąś śrubkę, więc muszę to sobie odłożyć tutaj na bok, żeby młoda nie zjadła śrubki. No i tak, tutaj jak widzicie właśnie są takie półeczki. Można sobie tutaj poukładać na przykład jakieś pilniczki, nie wiem, dodatki jakieś do paznokci, wiecie, zdobienia, lakiery i tak dalej. Tu mamy jeszcze kluczyk i dodatkową blaszkę, chyba właśnie tutaj, żeby sobie, wiecie, dostosować, jeśli potrzebujecie jakąś przegródkę. Także można sobie zmodyfikować. Natomiast myślę, że ten wymiar będzie odpowiedni. Nie wiem, jak, muszę sprawdzić, jeśli chodzi o to, jak tam wejdzie, wiecie, na przykład lampa i frezarka, czy wszystko mi się zmieści, czy
coś jednak będę musiała mieć osobno. Natomiast jeśli chodzi o lakiery, to raczej wszystko powinno tutaj wejść. Także zależało mi na tym, żeby mieć jedno takie właśnie jakieś pudełko, jakiś organizer, gdzie te hybrydy będą. Że wiecie, robię paznokcie, to wyciągam z biura, z szafy całe opakowanie, a nie na trzy razy chodzę, raz to, o proszę. A pani co tutaj? No, także za chwilę tutaj wszystko sobie przyniosę, zrobię przegląd i później zobaczymy, ile się tutaj rzeczy zmieści, czy zostanie mi jeszcze wolne miejsce. No więc dzisiaj tutaj zrobimy porządek, a jutro czy pojutrze będę mogła już sobie wyjąć. Będę wiedziała, że tutaj są już wszystkie rzeczy, które mają zostać i mogę sobie już robić pazurki, bo właśnie chciałam zrobić jutro albo pojutrze. No i oprócz tego zamówiłam sobie jeszcze takie, wiecie, wzorniki i wzięłam sobie te takie na kółku. No nie mam aż tylu kolorów, znaczy teraz może i mam, ale raczej tyle nie zostawię, ale moim zdaniem to jest wygodniejsze, tak wiecie, żeby sobie przymierzyć, zobaczyć kolor niż te na tym takim okrągłym, więc stwierdziłam, że wezmę sobie jedno takie i do tego tutaj zamówiłam bazę i top. Baza to jest 6 w 1 Silk Protein, a top Shine Bright, dosyć chyba popularne produkty Neonail, ale stwierdziłam, że przyda mi się jakiś inny top, on ma podobno być błyszczący, a szukam czegoś, co da naprawdę fajny efekt, może lepszy od tego, który miałam z Indigo. Byłam zadowolona, ale szukam czegoś, co jeszcze da, wiecie, bardziej taki błyszczący efekt po prostu na paznokciach, także baza, top, wzorniki i właśnie ten organizer. Także idę po moje stare pudełko i zaraz wszystko tutaj poprzeglądam i powkładam do nowego kuferka. Traveling kind, it's a known fact. Yeah, I know that. No dobrze, hybrydy zorganizowane, muszę jeszcze tylko zrobić ten wzornik, ale to stwierdziłam, że jutro sobie zrobię, bo muszę znaleźć, wiecie, jakiś mazak, no żeby, wiecie, opisać, który to jest kolor, numerek lakieru, żeby sobie na spokojnie te wszystkie wzorniki, żeby wiedzieć, wiecie, żeby mieć po prostu wszystkie te kolory, które mam na wzorniku. Także bardzo się cieszę, że to wszystko zorganizowałam, a tak naprawdę wywaliłam większość starych lakierów. Naliczyłam ponad 40 buteleczek, które wyrzuciłam. I to nie jest tak, że one były pełne, one były praktycznie wszystkie pozużywane, natomiast już miały naprawdę ładnych parę lat. Ja je dostawałam, te z Indigo, jeszcze jak mieszkałam w Toruniu, jak robiłam u nich szkolenie i mieliśmy współpracę razem. No i gdzieś tam w pierwszym roku, jak byłam tutaj w Gdańsku, więc wiecie, już one już się po prostu nie nadają do użytku, ale większość kolorów naprawdę używałam. No i już przyszła pora po prostu zrobić z tym porządek i zostawić te najświeższe. Muszę pilnować tego, żeby nie powielać, wiecie, jakichś kolorów. Oczywiście czasami nam się podoba troszeczkę inny odcień, ale w tej samej gamie, natomiast nie chcę też kupować za dużo. Wiadomo, jak będę chciała zrobić jakiś kolor, którego nie mam, to sobie kupię. Natomiast chodzi o to, żeby, wiecie, nie kupować 10 odcieni czerwonego czy coś takiego, więc zrobiłam sobie zdjęcie tych lakierów, wiecie, z etykietkami u góry, które mam, że jak będę gdzieś kupowała, to mogę sobie sprawdzić i zobaczyć, czy to nie jest czasami podobny kolor. Więc mam po prostu to zdjęcie w telefonie, dodałam do ulubionych, żeby mi się nie zgubiło i tym sposobem jak będę gdzieś kiedyś na spontanie chciała coś sobie kupić, to mogę zobaczyć, jakie kolory mam, jakie numerki konkretnie, także też Wam polecam coś takiego, bo czasami się przechodzi obok stoiska, ogląda te hybrydy i no można kupić po prostu coś niepotrzebnie. Paznokcie może sobie zrobię jutro, a może pojutrze, no nie wiem, zobaczę jeszcze chwilę mogą poczekać. A
ja za chwilę robię sobie jakąś kawę i czekam na Kubę. Dzisiaj jeszcze cały czas po głowie chodzi mi ten wyjazd, o którym wczoraj Wam mówiłam. Kuba już dzisiaj w pracy sobie zaklepał wolny na ten termin, który nam odpowiada właśnie na koniec roku. No i prawdopodobnie dzisiaj już zrobimy rezerwację. Tam się wpłaca na razie tylko zaliczkę 10%, resztę tam później, ale no już będzie zarezerwowane. Co prawda bierzemy na pewno opcję anulowania tego wyjazdu. W razie, wiecie, tam jakichś nagłych wypadków jest tam taka notacja, co obowiązuje. No wiecie, różne są sytuacje, czasami coś się wydarzy w rodzinie, no i szkoda by było, żeby taki droższy wyjazd przepadł, więc tam chyba za 98 zł to jest opcja, że wtedy dostajecie zwrot wszystkich środków, więc no myślę, że takie 100 zł przy wyższych kwotach można zapłacić, więc tak, czekam na Kubę, przegadamy jeszcze temat i prawdopodobnie dzisiaj zarezerwujemy. Powiem Wam, że jestem taka podekscytowana, a najgorsze będzie to oczekiwanie, no bo nie jest to, wiecie, wyjazd za miesiąc czy za dwa, tylko pod koniec roku, ale za to jak już przyjdzie ten moment, to będziemy mega szczęśliwi. No już się po prostu nie mogę doczekać tego czasu. Wcześniej mamy jeszcze inny wyjazd, także wszystko po kolei. Ale no właśnie marzył mi się jakiś wyjazd gdzieś dalej. Troszeczkę też inny typ wyjazdu, także bardzo mnie to cieszy. Dajcie znać w ogóle, jakie Wam się marzą takie dalsze kierunki, takie droższe wyjazdy. Bo oczywiście mam takie marzenia bliskie, żeby pojechać tu, tam. Takie bardziej, powiedzmy, osiągalne. Ale są też takie miejsca, jak na przykład Hawaje w moim przypadku, które ja nie będą Hawaje w tym roku, w przyszłym też nie, myślę, że to jeszcze trochę, natomiast na pewno bym chciała przed 40 Hawaje zobaczyć. To jest taki mój cel, że wolałabym wcześniej niż później. Natomiast dajcie mi znać, jaki jest Wasz taki wymarzony dalszy kierunek, który chcielibyście zobaczyć i który Wam się marzy. I tak nawiązując właśnie do tego, co mówiłam wcześniej, warto zacząć odkładać pieniądze wcześniej i tak nawet małymi krokami zrobić sobie właśnie jakieś oddzielne konto, cel w banku. I wiecie, nawet jeśli polecicie w to miejsce za 3-4 lata, to zobaczcie, ile możecie odłożyć przez 3-4 lata, przelewając sobie jakieś określone przez Was kwoty regularnie miesiąc w miesiąc. To jest naprawdę fajny sposób na odkładanie. Nawet jeśli nie macie takiego kierunku, to myślę, że warto zrobić sobie na przykład taki właśnie cel czy konto w banku. Ja mam właśnie takie cele, które nazywam na przykład podróże, ten konkretny wyjazd nazwę konkretną destynacją i tam po prostu sobie wpłacam. Już poszedł pierwszy przelewik wczoraj właśnie na ten cel. I jeśli nie macie właśnie teraz wymarzonej destynacji, a taka Wam się pojawi, to już tam będziecie mieć coś odłożone. I tak jak mówię, to nie muszą być duże kwoty. Możecie sobie co miesiąc, nie wiem, stówkę, dwie, trzy stówki przelewać. Zależy, ile macie. Może być więcej, ale chodzi o sam fakt, żeby tak już na zaś myśleć o sobie w przyszłości, że jak będzie jakiś taki właśnie wyjazd, to będzie można z tych pieniędzy skorzystać. Także piszcie koniecznie na dole Wasze wymarzone takie właśnie dalsze destynacje. No, także ja teraz robię sobie kawę, biorę laptopa, jeszcze parę rzeczy poczytam, czekam na Kubę i pewnie będziemy rezerwować. A z Wami się już dzisiaj będę żegnać. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie kciuka w górę. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco i wciśnijcie dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia, kiedy opublikuję nowy film. Zapraszam Was również na mojego Instagrama, gdzie w marcu trwa wyzwanie porządkowe 28 dni. Porządkujemy swoją przestrzeń do świąt wielkanocnych, tak żeby wszystko krok po kroku zrobić teraz przed świętami, a potem mieć już wolne. Także zapraszam Was serdecznie, możecie nadrobić poprzednie dni i resztę robić już na bieżąco. Linki do pobrania całego planera wyzwania porządkowego, również taki arkusz z moimi polecanymi produktami do sprzątania zostawiam Wam w opisie pod filmem, tam możecie sobie te pliki pobrać. No i co, widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Do zobaczenia, buziaki, pa!